Dzień dobry, witajcie. Życie, śmierć, spotkanie drugie. Od 25 marca do 13 kwietnia. 14 wykładowców i wykładowczyń, 13 osób prowadzących warsztaty, wydarzenia towarzyszące na żywo w Poznaniu, w tym 3 warsztaty i jeden wernisaż wystawy fotograficznej. Zapraszam do tej przestrzeni. Dzisiaj moją gościnią jest Ania Franczak, towarzyszka w żałobie, dulla i założycielka kolektywu Instytut Dobrej Śmierci. Witaj. Cześć. Cześć Sylwia, dzień dobry. Cześć. Mam przyjemność być też członkinią tego kolektywu. Ja nazywam się Sylwia Wójcik, jestem psycholożką, terapeutką traumy, somatic experiencing i kobietą kręgową. Dzisiaj zaprosiłam Anię do rozmowy, ponieważ Ania jest wykładowczynią podczas tego wydarzenia i przygotowałaś, Aniu, taki wykład. Miłość wykracza poza śmierć o utrzymaniu więzi z umarłym. Chciałabym o tym dzisiaj porozmawiać. Tak. Powiedz mi, dlaczego tak często, z Twojego doświadczenia, dlaczego tak często unikamy tematu śmierci, żałoby i traktujemy ten temat jako pewne zaburzenie wymagające interwencji terapeutycznej, medycznej, farmakologicznej? Według Ciebie, dlaczego tak jest? Właśnie dlaczego to jest taka atmosfera tabu wokół tematu śmierci? To moim zdaniem jest takim wynikiem bardzo długiego procesu, który może przez ostatnie 100-150 lat, może nawet w naszym społeczeństwie, witajcie, się pojawił. Właśnie związane z tym, jak wszystko, co dotyczy tematu śmierci, zostało wysunięte ze życia tak zwanych zwykłych ludzi. W sensie, że dzisiaj osoby umierające najczęściej nie są w domu swoim, tylko w szpitalu na przykład, albo w hospicjum, w jakiejś sferze profesjonalistów medycznych. Więc tu już jest dużo większy dystans, że nie jesteśmy już tak często świadkami tego, jak zbliża się śmierć. I też kiedy już jest śmierć, więc kiedy ta osoba umiera i potem mamy do czynienia z ciałem, to też cały ten obszar zniknął z naszego życia. Kiedyś rodzina się tym zajmowała, żeby przygotować osobę zmarłą do pogrzebu, a dzisiaj to wszystko się dzieje w zakładach pogrzebowych. Za tym pewnie stoi trochę taki pomysł, że trzeba ludzi chronić od trudnych doświadczeń, ale to też ma taki efekt, że wszystko, co wszystko wokół tematu śmierci zniknęło z naszego bezpośredniego doświadczenia. I to, co jest nam nieznane, to czego nie widzimy, to właśnie budzi największy lęk. Nie? I o tych tematach się najbardziej boimy rozmawiać. Więc moim zdaniem źródłem tej atmosfery tabu i tego lęku o rozmowie jest właśnie w tym, że śmierć i zmarli ludzie tak zniknęli z naszego pola widzenia. Tak, tak, że to kiedyś było tak, że to się wszystko przenikało, tak, że ja też mam takie wspomnienia, gdzie osoby z rodziny przychodziły żegnać się z osobą umierającą. Tak, przychodziły na jedzenie, przychodziły porozmawiać, przychodziły na obiad. Także to życie ze śmiercią się bardzo przenikało. Tak, tak. I to nie znaczy, że to było łatwe. Nie? To też było trudne, ale nie było takiego podejścia, że ludzie nie powinni tego widzieć. I kiedy tak dzisiaj obserwuję takie ruchy na świecie, te dule umierania i te takie humanistyczne domy pogrzebowe, tam bardzo często w centrum tych działań stoi, żeby przybliżyć ludzi znowu do tematu śmierci, właśnie żeby ludziom też oddać prawo do tego, żeby się móc pożegnać po swojemu i żeby to wszystko, co jest wokół tematu śmierci, żeby to nie traktować jako taka wiedza totalnie ekspercka, która
do której mogli mieć dostęp tylko ludzi po medycynie albo profesjonaliści z branży funeralnej. Moim zdaniem temat śmierci i edukacja o śmierci przyda nam się wszystkim i wszyscy powinniśmy mieć prawo i dostęp do wiedzy i edukacji w tym zakresie. Wspomniałaś przed chwilą, nazwałaś je humanistyczne domy pogrzebowe. Powiedz coś więcej na ten temat. Czym one się różnią od takich normalnych, które znamy? No, te domy, w których ja się, te domy pogrzebowe, w których ja się szkoliłam i uczyłam w Niemczech, to w ogóle często są firmy prowadzone przez bardzo młode osoby i przez osoby, które często mają taki background edukacyjny, że są terapeutami albo pedagogami, albo kulturoznawczyniami, w sensie osoby, które mają doświadczenie w pracy z ludźmi, mają też świadomość o potrzebach ludzi w różnych stanach kryzysowych i widzą siebie przede wszystkim jako towarzyszy w procesie, jako osoby, które towarzyszą komuś przez ten czas przejść i żeby świadomie i aktywnie brać udział w tym wszystkim. W sensie oni siebie nie widzą jako handlowcy, którym głównym zadaniem jest sprzedać produkt typu trumna. To jest też oczywiście część tego procesu, ale przede wszystkim pomagają ludziom znaleźć sposoby, jak się pożegnać w taki sposób, który jest dla nich adekwatny, jak stworzyć indywidualne rytuały, ceremonie pożegnania, jak uhonorować życie tej osoby i jak uhonorować to, że to, co żegnamy, to jest ciało fizyczne, ale nigdy nie żegnamy się z miłością. Nie chodzi o to, żeby zerwać tej relacji. Chodzi o to, żeby z jednej strony pożegnać się z materialną stroną naszego życia, z ciałem, ale że na zawsze mamy prawo do tego, żeby tej osoby kochać. Więc nie chodzi o to, że żałobie trzeba puścić i zamknąć ten rozdział i pójść dalej. Owszem, trzeba pójść dalej, bo i tak życie się toczy dalej, ale możemy tą osobę, która zmarła, zabrać ze sobą emocjonalnie. Ona może mieć miejsce w naszym życiu. Tak, i to już docierasz do sedna twojego wykładu na wydarzeniu Życie, Śmierć. Tak ten wykład nazwałaś. Miłość wykracza poza śmierć. O utrzymaniu więzi z umarłym. To trochę kontrowersyjna teza. Jak można utrzymywać więź z umarłym, ze zmarłym? Tak, może niektórym to się kojarzy z jakimiś, nie wiem, nadnaturalnymi tematami, ale o to w ogóle nie chodzi. Chodzi o to, jeśli ktoś umiera, to znika fizycznie z naszego świata, ale to nie znaczy, że ta osoba też znika z naszego wewnętrznego świata, w naszym wewnętrznym świecie, w naszych myślach, w naszych emocjach, ale też w naszym zachowaniu, ona nadal istnieje w jakiś sposób, przez to, że myślimy o tej osobie, przez to, że rozmawiamy z innymi o niej, dzielimy się wspomnieniami, może nam się przyśni, może trzymamy jakieś rzeczy, które zostały po niej, może kontynuujemy coś, co ta osoba zaczęła i nie mogła skończyć. To wszystko są sposoby utrzymywania więzi. One mają charakter rytualny. Jeśli gotuję na przykład jakiś przepis, którego się nauczyłam od babci, też ma charakter symboliczny, bo wtedy to nie jest tylko jedzenie, które karmi mnie w sensie mojego brzucha, ale to też karmi mnie w inny sposób. Właśnie wszystkie takie malutkie, mniejsze albo większe rytuały osobiste, to jest nasz sposób, jak sami sobie pokazujemy, że ta osoba nadal jest ważna, nadal jest częścią naszego życia, że ją kochaliśmy, kochamy i zawsze będziemy kochać. W tym nic złego, nie trzeba puścić tych emocji. To, co chcemy puścić w żałobie, to jest ból, ale nie puścić miłości. Tak, wspomniałaś tu o tych indywidualnych rytuałach. Często osoby mnie pytają, czy to jest normalne i tutaj następują jakieś przykłady.
teraz mi przyszedł na myśl taki przykład, czy to jest normalne, że ktoś po tygodniu, jak komuś umarła blisko osoba, na przykład sprząta jej rzeczy. A czy to jest normalne, że ktoś po 2 latach nie sprząta na przykład? Tak? Więc jak byś odpowiedziała na to pytanie? I jedno i drugie jest okej. W sensie, moim zdaniem nie wolno nikomu narzucać, kiedy jest dobry moment. I tak nie będzie nigdy dobry moment. To zawsze będzie bardzo bolesne, żeby posprzątać rzeczy albo pokój. I niektórzy są gotowi na to, niektórzy chcą to bardzo robić od razu, niektórzy przez kilka lat w ogóle nie chcą dotykać tych rzeczy i ani jedno, ani drugie nie jest złe, ani dobre. No, jesteśmy bardzo różni, mamy różne potrzeby i kiedy to robimy we własnym tempie, wtedy jest właśnie dobrze. Tak, teraz tak sobie pomyślałam teraz o tym czasie, w którym żyjemy, o tych różnych obostrzeniach, o pandemii i że ten czas też jakby wymaga albo w tym czasie tworzą się nowe formy żegnania czy rytuałów, tak, które są związane z pewnymi ograniczeniami też. Czy spotkałaś się z takimi formami, czy mogłabyś trochę o tym powiedzieć? Tak, no z jednej strony spotykam się coraz częściej z tym, że ludzie chcą mieć jakiś indywidualny aspekt w ceremonii pogrzebowej, że szukają właśnie sposobu, jak ta ceremonia ma być sfokusowana nie tylko na stratę i ból, ale też na życie tej osoby, jak można uhonorować właśnie kim ona była, jakie ślady zostawiła, co zostanie po niej. I jeśli chodzi o takie formy, które zostały zmuszone na nas trochę przez pandemię, no to mnie bardzo fascynuje, jakie kreatywne podejście często widzę w tej sferze online. Nie? Że ludzie się na przykład spotykają online, żeby oddać hołd i wymienić się wspomnieniami. Już kilka razy opowiadałam o tym, że jedna rodzina, która nie mogła przez ograniczenia pandemiczne nie mogła organizować stypy, że oni w trakcie pogrzebu rozdawali wszystkim przepis i tym ludziom, którzy nie mogli przyjechać na pogrzeb, wysłali przepis mailem. To był przepis ulubionego dania tej osoby, która zmarła. No i wszyscy wieczorem to gotowali w domu, połączyli się na Zoomie na taką no, wspólną kolację, podczas której zjedli to ulubione danie i dzielili się wspomnieniami. I no, z jednej strony to było właśnie takie trochę wymuszone przez pandemię, ale przez tą formę online w tym mogła uczestniczyć nawet ta część rodziny, która mieszka w Australii. Mhm. Więc te formy online, one są nie tylko takim mniej wartościowym sposobem, żeby zastąpić te spotkania na żywo, tylko w nich może też być taka realna wartość. Taka więź, tak? Taka więź osób sobie bliskich, czy bliskich tej osobie zmarłej. A to jest ogromnie, ogromnie ważne jako część tego procesu przeżywania żałoby, tak jak ja to obserwuję z perspektywy takiej psychologicznej. Tak. I teraz, kiedy mówiłaś o tej bliskości, to jest w ogóle ciekawe. Teraz sobie zdałam sobie dopiero sprawę z tego, że właśnie te online-owe połączenia, one nam też pokazuje, że bliskość niekoniecznie jest związana z bliskością geograficzną i fizyczną. Dodatkowo może to uświadomić, że bliskość jest w naszym sercu, tak? I nie musi tylko polegać na tym, że ta osoba jest fizycznie obok nas. Tak, to w kontekście osoby zmarłej, prawda, też mówisz to. Widzę, że osoby są, które nas oglądają. Ja to teraz widzę, jak macie jakieś pytanie, to możecie je napisać i ja będę je widziała i wtedy też mogę Ani Franczak to pytanie zadać. Jeszcze chciałam się zapytać ciebie o zmianę paradygmatu, bo to jest ogromnie ważne, to jest coś, co ty tutaj wnosisz na różnych twoich webinarach, mówisz o tym w różnych miejscach.
gdzie ten stary paradygmat związany z przepracowaniem i domknięciem traumy, domknięciem żałoby, która czasem bywa traumą, jest nakierowana na cel, a ten nowy na co? Powiedz trochę o tym więcej. Tak, właśnie o tym będę dużo mówić podczas swojego wykładu na konferencji, że właśnie to, jak w psychologii patrzono na proces żałoby przez cały XX wiek, tam było takie mocne założenie, że żałoba ma cel, który trzeba osiągnąć. I że ten cel trzeba osiągnąć właśnie przez na przykład przechodzenie przez te 5 etapy. To była taka teoria, która długo była bardzo, bardzo popularna. I ta definicja tego celu, ona w ogóle ma chyba swoje źródło, bym powiedziała, w publikacjach Sigmunda Freuda, gdzie było założenie, że celem żałoby jest wyciąganie energii z tej relacji. No, w pewnym sensie właśnie takie zerwanie tej więzi. I w latach 90. właśnie pojawiło się dużo badań i publikacji pod hasłem po angielsku Continuing Bonds. I te teorie związane z tym Continuing Bonds, tam chodzi o to, że nie trzeba właśnie zerwać tej emocjonalnej relacji, tylko ona potrafi być źródłem siły w naszym życiu. Że nie tylko, że to jest, nie jest to szkodliwe, tylko to może być ważne. Więc takim z tej szkoły, z której ja trochę wychodzę, która jest związana z Rolandem Kachler w Niemczech, tam jest taka redefinicja celu żałoby z tego, że właśnie trzeba wyjść z żałoby, właśnie nie trzeba wyjść z żałoby, tylko może celem jest to, żeby w swoim miejscu znaleźć i zdefiniować dobre miejsce dla tej osoby zmarłej. W jaki sposób możemy jej dać miejsce w naszym życiu? W jaki sposób możemy uhonorować to, że ona była i w jakiś sposób nadal jest częścią naszego życia? Tak, tutaj któraś osoba, która nas słucha, właśnie to skomentowała. Pozwolę sobie przeczytać, że w procesie żałoby i powrocie do życia po śmierci kogoś bliskiego, jednocześnie z zachowaniem obecności tej osoby zmarłej przy nas, istotna jest intensywność tej obecności, proporcje zwrócenia się ku życiu i ku śmierci. Moi bliscy są nadal obecni w moim życiu, tylko wraz z upływem czasu pojawiają się inaczej, w określonych momentach życia lub też poprzez emocje wywołane obcowaniem z pamiątkami. Tak. Bardzo dziękuję Pani Krystyna tutaj za dzielenie się. Tak, ja pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałam od Ciebie o tym nowym paradygmacie, to on dla mnie był taki tak, że, wiesz, taki bardzo od serca, że ja stwierdziłam, tak, to jest to. Ja zawsze gdzieś o tym wiedziałam. Tak, ja cenię ten system 5 faz, bo on w wielu przypadkach jest jakby taki pomocny też w pracy terapeutycznej, natomiast te fazy, takie nowe paradygmaty, one bardzo otwierają. Tak, i bardzo są indywidualne. I tak jak tamten jest zamykający i taki odtąd dotąd, tak, że jak nie przechodzisz jakiejś fazy, to znaczy, że coś z tobą jest nie tak. To te nowe paradygmaty bardzo to otwierają. Każdy może przeżywać żałobę po swojemu. To wszystko jest okej. Okay, tak, bardzo jakby tak uprawomocnia różne emocje, które przechodzą osoby, którym umarła osoba bliska. Tak, i to dla mnie też jest takie fascynujące, kiedy patrzymy na różne kultury na całym świecie, to wszędzie możemy znaleźć rytuały wokół utrzymywania więzi ze przodkami. I to, że my w kulturze zachodniej w ogóle wpadliśmy na taki pomysł, że to jest nie w porządku i że trzeba zerwać jakąś tej, że trzeba jakoś wyjść z tej relacji, to jest w ogóle ciekawe, że chodziliśmy w takim kierunku przez jakiś czas.
Tak, takie mamy założenie tego wywiadu, rozmowy, że on nie będzie zbyt długi. Czy ty byś, Aniu, coś chciała powiedzieć na koniec? Bardzo zapraszam na tą konferencję. W sensie ja się już cieszę, widzę ten świetny program tam różnych prelegentów. Wciąż jest też z Instytutu Dobrej Śmierci, więc ja się bardzo cieszę na spotkanie z wami na konferencji. Chciałabym jeszcze przeczytać, bo tutaj różne komentarze, które osoby piszą. Pani Olga pisze, że dla mnie taka więź jest kluczowa i daje mi siłę, żeby jakoś funkcjonować. Niestety ludzie traktują to jako pogrążanie się w mroku i w śmierci, twierdząc, pozwól jej odejść. Chciałabyś to jakoś skomentować? Ona odeszła. No? I takie porady ludzi, że nie wolno trzymać, że trzeba puścić i tak dalej, to jest właśnie wszystko świadomie lub nieświadomie oparte na tym myśleniu, które przez cały XX wiek zdominował narrację o żałobie. Że takie założenie, że w żałobie chodzi, że naszym zadaniem jest właśnie, żeby puścić. Ale właśnie takie założenie, moim zdaniem, możemy, nawet musimy zakwestionować. Tak, bo co to znaczy puścić? Znaczy nie myśleć, nie odczuwać, nie wyrzucić wszystkie pamiątki? Co to znaczy puścić? Tak. Tak, to są te nowe paradygmaty. Przetransformować jakoś, inaczej zajrzeć do tego, inaczej radzić sobie z tymi emocjami. Tak. Ja myślę, że chodzi o to, żeby z upływem czasu ta osoba, która zmarła i żałoba, żeby ona już nie była w centrum naszego życia. Ja bo często na początku jest tak, że ten temat po prostu jest obecny wszędzie i cały czas. I to, co może się wydarzyć w procesie żałoby, co chcemy wspierać, to jest to, że wokół tej straty rozszerza się przestrzeń na inne tematy życiowe. Wokół tej straty będzie znowu miejsce na śmiech, na lekkość, na radość, może nawet na szczęście, na wygłupianie się, ale to nie znaczy, że ta żałoba znika. Ona ma i prawdopodobnie zawsze będzie miała swoje miejsce w naszym życiu i to jest okej. Mhm. Pan Tomasz pisze, że dla mnie ten nowy paradygmat jest bardziej empatyczny, mniej mechaniczny w porównaniu z fazami Kübler-Ross. Pani Katarzyna pisze, ludzie często, zwłaszcza w pierwszym okresie po śmierci bliskiej osoby, mówią jednak o tym, że ta więź staje się wyłącznie bólem, wyłącznie cierpieniem, a obecność... Tak się zacinam, bo nie widzę tego dokładnie. W pierwszym okresie po śmierci bliskiej osoby mówią o tym, że ta więź staje się wyłącznie bólem, wyłącznie cierpieniem, a obecność tej osoby wyłącznie brakiem. A przecież chciałoby się, żeby ta więź przynosiła nam coś dobrego, budującego, kojącego. Co byś takiej osobie powiedziała? Tak, no to, żeby ta więź jest związana też z bólem, więc nie możemy doświadczyć tylko tej karmiącej strony, tej więzi, tylko to musimy się wtedy też otwierać na ten ból. To jest połączone na początku. Więc z jednej strony to, co się może właśnie wydarzyć w tym procesie żałoby, to jest to, że ten ból robi się mniejszy, ale tylko kiedy pozwalamy na jego wyraz. Przez płacz, przez właśnie to, że pozwalamy sobie na przeżywanie smutku. I z drugiej strony to nas też otwiera na doświadczanie tej więzi, że kiedy właśnie to jest niestety połączone. Nie da się powiedzieć, okej, nie chcę bólu, chcę tylko tej stronie, tylko to jest połączone, ale to wszystko się zmienia z upływem czasu, bo im bardziej pozwalamy na przeżywanie tego, tym bardziej ten ból ma szansę, żeby się uspokoić, no, żeby się robił bardziej
łagodny, żeby może te fale bólu, które nas na początku zalewają cały czas, żeby one się pojawiły rzadziej i prawdopodobnie one nigdy nie znikają do końca, że będą częścią naszego życia, ale nauczymy się, jak z tym żyć i jak pozwolić na to, żeby wokół i obok tego bólu właśnie pojawiła się ta przestrzeń na całą resztę życia. Bólu nie da się usunąć, ale kiedy go właśnie integrujemy w taki sposób, że on ma swoje miejsce, to wtedy możemy też doświadczyć, ile jest jeszcze w naszym życiu obok tego bólu. Pani Paulina pyta Ciebie, Aniu, jak to jest dla Ciebie być towarzyszką? Masz wrażenie, że musisz się chronić przed niektórymi emocjami, procesami, przez które przechodzą osoby żegnające się ze zmarłymi? Czy może wypracowałaś sobie wdzięczność za to, że możesz towarzyszyć tym osobom w procesie pożegnania? Jak to jest u Ciebie? No na pewno ta wdzięczność jest bardzo dużym aspektem. W sensie dla mnie to jest zaszczyt w pewnym sensie, że ludzie mnie zapraszają do tego swojego doświadczenia. I oczywiście to jest zupełnie coś innego, jeśli to dotyczy obcej osoby albo osoby z mojej rodziny. Nie? To, że ja pracuję profesjonalnie z tematem żałoby, to kompletnie mnie nie chroni od własnej żałoby. Nie? W sensie nie będzie mi łatwiej, kiedy umiera bliska mi osoba. Może będzie łatwiej pod takim sensie, że będę się mniej może oceniać, niż zrobiłam to lata temu, kiedy nie byłam w tym temacie tak, kiedy nie miałam takiej wiedzy też wokół tematu żałoby, bo ja na przykład, kiedy sama pierwszy raz byłam w takiej głębokiej żałoby, to ja siebie cały czas dodatkowo karałam, nie? Że myślałam, Boże, dlaczego ja sobie nie poradzę? Dlaczego jestem taka i taka? Chyba coś ze mną jest nie tak. Powinnam być, zachować się inaczej i tak dalej. Więc w taki sposób nakładamy na siebie dodatkową warstwę bólu, tak naprawdę. Że dodatkowo do bólu straty nakładamy sobie cierpienie. Cierpienie. Nie? I to, ja to myślę, że dzisiaj to już jestem w innym miejscu, że bardziej po prostu sobie pozwalam na doświadczanie tego sedna, tych emocji i uczuć związanych ze żałobą i właśnie jest mniej takiej samokrytyki w tym. Następna osoba pyta, co z całą duchowością, fizyką kwantową? Czy my odchodzimy w 100%? Jakbyś chciała na to tu odpowiedzieć? Ja oczywiście nie mam odpowiedzi, nie? Bo to jest ta strefa, w której jest koniec naszej wiedzy, gdzie się zaczyna symbolika, wiara, duchowość i ja oczywiście mam tu swój światopogląd, ale i tak, jeśli ja się z nim podzielę, to i tak co wam to da, nie? To każdy sam dla siebie musi tutaj znaleźć jakąś drogę albo odpowiedzi. Ale może powiem tyle, że wokół tematu śmierci i żałoby jest tyle sytuacji i zjawisk, których nie można tłumaczyć. Więc prawie wszystkie osoby, z którymi ja rozmawiam, którzy stracili kogoś albo którzy się zbliżają do własnej śmierci, mają do opowiadania jakieś historie niesamowite, na które nie ma logicznej odpowiedzi. Więc dla mnie taki pomysł, że ten nasz świat tutaj materialny, nie wiem, ten papier i komórka i ten stół, że to jest jedyne, co istnieje, dla mnie to jest kompletnie absurdalny pomysł. Więc ja jestem przekonana, że to, na co jesteśmy tutaj w stanie doświadczyć z naszymi zmysłami, to jest jakiś ułamek większej rzeczywistości. Ale jak ona wygląda? Ja mam na to takie jedno zdanie. Śmierć, taka w ogóle definicja, jedna z moich. Śmierć, największy eksperyment życia. Jeszcze od pani Krystyny takie pytanie.
Ja mam jeszcze problem ze słowem żałoba w naszym języku, bo tradycyjnie kojarzy się z czasem przejściowym. Nie wiem, czy nie potrzebujemy przedefiniowania. Co byś na to odpowiedziała? To jest bardzo ciekawy wątek, ale mi się teraz tutaj słońce pojawia. Tak, to słowo żałoba w języku polskim, no blisko jest słowa żal na przykład. W innych językach te słowa, które są na przykład w angielsku grief, ma dużo większe pole skojarzeń. No? Grief tak bardzo opisuje wewnętrzne procesy i na przykład po angielsku słowo mourning opisuje wyraz tego grief, jakie są wokół tego też rytuały, zwyczaje i tak dalej. I tych słów nie ma po polsku. Więc to słowo żałoba dla mnie też jest takie wąskie w pewnym sensie, ale nie mam innej propozycji. Nie? W ogóle dla mnie to jest język obcy, język polski, więc może potrzebujemy nowego słowa. Tak, czekamy na propozycję. Może to wydarzenie, życie, śmierć, spotkanie, ono gdzieś zainspiruje Państwa do poszukiwań w tym temacie. Bardzo serdecznie dziękuję, Ania, że zgodziłaś się tutaj na tą rozmowę, na wywiad. Dziękuję. Proszę mnie. Pod tą rozmową w komentarzu pod postem wrzucimy link, przez którym będzie można się zapisać i zobaczyć więcej informacji o prelegentach i o osobach prowadzących warsztaty. A ja zapraszam Państwa już we wtorek, najbliższy, 22 marca, na wywiad z Katarzyną Poniecką, która w wydarzeniu będzie prowadziła warsztaty ceramiczne pod tytułem Z ziemi do rąk, z rąk do ziemi, warsztat lepienia urn. Ogromnie zapraszam na tą rozmowę, a wszystkie aktualizacje znajdziecie Państwo na moim fanpage'u Sylwia Wójcik, Czas na zmiany, pracownia psychologiczna, i mam nadzieję, że na YouTubie, bo to jest taki mój eksperyment, włączyłam kanał na YouTubie i ta nasza rozmowa powinna już tam być, ale nie wiem, czy technicznie to się wszystko spięło. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam do udostępniania tego filmu i do zobaczenia. Do zobaczenia.